Was ludzi serdecznie z tej strony Zurwi, a my kontynuujemy nasze przygody w Bimbrownikach. Tym razem weźmiemy się za kontynuację tej produkcji Bim alkoholu premium. Bimbru może by się udało premium, ale niestety Bimbru nie ma. Dalej kombinujemy z tymi czterema przepisami, żeby je podkrywać. Jestem ciekaw, czy się udało w ostatnim odcinku to strafić, czy jednak nie. Ciągle tym się zastanawiam, ale nic mi tu jeszcze nie poznałem. Ty. Serio, tu pisze główny smak, gorzki i kwaśny. Aha. Nawet nie wiedziałem, że tu są instrukcje takie, co ma być dokładniej. Co jest? Dodatkowe partie razem. Dobra, niech to się sprzedaje, i tak jest ładnie, niech się sprzedaje, bo mam prawie 70 tysięcy. To jest dobrze. Aż mam ochotę zatrudnić kolejną osobę. Cztery osoby mogę zatrudnić. Ryzykant, jeździ szybko, mniejsze szanse na wydarzenie. Pracuś. Pracusia zatrudnić. Dobra, dam ci 500. Dobra, dam ci kurde 500, ale dostaniesz większy bonus startowy. Powiedzmy 2000. Pasuje ci to? Zgodził się na ten, twoje warunki. Aha. Super, dobra. Ty, Maniuś, dostaniesz 1000 na start. I ci zdejmę to do 300 co tydzień. Dobra, 400. Kasi? Chyba, że podniesz pensję, dobra. I jeszcze coś do start dostaniesz. Pasuje? Możesz rekrutować. A, ale się zgodził. No dobra, to fajnie. O to chodziło w szczególności. Ustaw destylację. 64 litry, 63. No to lecimy 60. Ale tu woltaż zyskuje. Dobra, ale mi liczy się na ilość, liczę teraz aktualnie, a nie na ten. Melina wzrasta poziom. Piątka. Co tu mi da? 10% za każdy sprzedany litr. 5% będę miał 15% w Melinie. Dobra. Powiem 75 tysięcy. Całkiem ciekawa cena. Więc nie ma co narzekać. Ustaw butelkowanie. Nie to Lambirk. Nie wiem, czy to chciałem celność, czy to nie chciałem celność. Dobra, prawie jak za darmo, bo ja chcę szybko sprzedawać. O, 170 to jest prawie jak za darmo. Dobra, którym mi trafiłem? O, celnąłem w to, co chciałem. Dobra. Wiśnia, morela, winogron. Typ niepokorny. Wiśnia, morela, winogron. Wiśnia, nie mam wiśni. Moreli też nie kupowałem. Kurde bela. Da, pokazuj owoce. Wiśnia, morela. I winogron tam był w tym przepięknie, typ niepokorny, tak? Tak. Wiśniówka, morela i winogron. I winogron. Daj mi tego, panie, stówę. Dobra, jak już dałeś 200, to daj 200. A to mi daj do 160. A tego daj mi tak 50 kilo. I okej. Okay. Tak. I teraz tak. Wiśnia. Morelka. I idzie to winogron. I do jednego automatu. Ogrzewanie. Zuchwalec 1. Później nam muszę naprawić tego zuchwalca. Ciekawe, czy jeszcze mam to odkryć, czy jeszcze nie. Nie. Potrzebuję chyba postarzającego. Dla pewności jeszcze sprawdzę. Tak, czyli to może być ten przepis, który właśnie próbuję zrobić, to będzie ten premium. Ok, turbo. O, jakby się udało, cierpki, trochę bardziej cierpki. O, 86. Serio, 86 nie chce mi złapać? Ja pierdziu. Dobra, turbo 86.
trochę ściągnę wiśni i dam trochę więcej tego. Nie, 86. To tu jest taka graniczna. Dobra. Słodko-gorzki ładnie ściąga w górę. Więc może bez morelki bym spróbował najpierw. 86. No nie, 86 to jest taki max, który mogę trafić. Więc dobra. Winogron za mulerę? No, to panie, to nawet nie ma co patrzeć. Ewentualnie gdzie ta winogron? To jest na turbo, tak? Tak. Coś mocno cierpkiego i lekko słodkiego. Może z tym. Na minimum i tu spróbować trafić w 87. Kurka pieczona. To starzające. 86 dalej mam. Na zwykłych. Dobra. Czy jak tym próbuję, to i taką 86%, tak? No turbo chcę. Pykło turbo? Chyba nie pykło turbo. O, teraz pykło. Tak, 86 i tak mam. Coś lekko słodkiego by się przydało wstawić i gorzkiego. A ryzyk fizyk, może banan? Żeby to lepiej wcelować. No nie, 86 i tak wychodzi. A też nie chcę napierdzielać jednej produkcji. Czy miałem widzę tego? Jedna produkcja tego i samego to jest... Powiem wprost, wkurzające. Banan, cytryna, pomarańcza. Owocowa, ale te owocowo za cholernie mogę zemnąć. Owocowa rzeź, cholera wie co tu idzie. Typ niepokorny, wiśniówka, morera i winogron. Ty, ja dobrze w ogóle... Ja pitola, ja złe składniki robię i się dziwię, że mi nie chodzi. Wiśniówka, morera i winogron. Z tych trzech ma być mniej więcej. Wstępnie zrobione, tak? I tak jest, bez tego mam 86%. 75. Bez dopasowywania. Coś czuję, że niewłaściwe drożdże chyba. Szkoda, że tam drożdży nie pisze, jakie mam użyć. To by już połowę roboty ułatwiło. No turbo niby. Choć tu mam podkreślone to. Cierpkie zostawię. Dobra, chwilą morykę wywalę. Spróbuję na tych dwóch. 86. No nie, 86 to jest taki próg maksymalny, który mogę osiągnąć. To jest dla mnie dziwne. Chcę tak polatam. No nie. Bo tu drożdże, jakie mam, nie piszę. Tutaj to już faktycznie ma co brać, bo to są same tanie albo dobre. To jest dobre, nie? Tak, dobre. I nie ma tu premium. A ja muszę przecież alkohole premium. Żeby alkohol premium wyrobić, to ja albo potrzebuję dojścia do tego, ale do tego nie mam jak dojść. Bo tu nie mam wszystkich składników do tego, więc raczej coś obstawiam, że to ma być w whisky robione. Jakieś te premiówki. Ty, no ale przepis nie uwzględnia bananów. A tu widać, że są turbo drożdże nawet. A tu mam podkreślone jakie drożdże? No nie,
Więc coś czuję, że będziemy napierdylać dla dwojga ilości hurtowej. Czego brakuje? Banowicy ten. Igruszki. How can I help? Banany. O Jezu, serio? Cytryna. Igruszki. Więc to będziemy musieli napierdzielać hurtowo jeden i ten sam bimber. Znaczy brandy. Ciągle się mylę. To było to droższe, czy to jest to droższe? To jest to droższe. Otwórz. Tu brakuje mi czego? Elektrycznej skadzi postarzającej. Czyli już wiesz, co masz człowieku wytwarzać. Kać pod elektryczną postarzającą. I dobra, niech leci. A, dobra, czy miałem w ogóle alkohol i nie wywiozłem? No, a jak? Mam alkohol, którego jeszcze nie wywiozłem w diabły. Dobra, jedź tu z tym. A złotko miejcie na Melinę. I jedź. Dobrze, na Melinie jest złotka, tak. I okej, zostało zakończone, zostało wytwarzanie zakończone, tam dosiądą. Okej, postarzający. Mogę na przykład zmienić to w tym? Gdzie tu brakowało mi jednej rzeczy? Tu, na przykład to chciałbym wymienić. Z tym bananów. Cytryny i spirytusu mi brakuje. Chcę nawet zdalne obserwacji? Nie, biorę... Kurde... 400 tych cytryn, bo cytryna to idzie jak głupia. I spirytus najgorzej. Najgorzej, bo spirytus jest na obserwacji i nie ma jak sobie wzmocnić trochę tych rzeczy. No właśnie, bym miał zobaczyć coś innego. Wytwarzanie. Fermentacja. Duży metalowy zbiornik. Duży metalowy zbiornik. Ale ten jest większy, bo tu 400 chodzi. Dobra, weź się tam machnijcie to. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Później może się okazać to podstawą, taką. Dosyć mocną. Tu są trzy gwiazdki. Tu są trzy gwiazdki i to jest odczuwane na drewno. Duży zbiornik postarzający. Beczka postarzająca. Dobra. To chyba jedynie co... Mógłbym to jeszcze tą rozdrabniaczkę budować, bo może coś się to... okazać być lepsze i taki chwilę nie mam co robić z kasą. Dobra, drugi samochód bym kupił z chęcią. Żeby były dwa... na dostawy. Ktoś tu pod może już mieć poziom, czy jeszcze nie? Dobra, zatrudnij więcej osób jak coś. Powolny recykling, koszt naprawy. Nikt ciekawy, powiem szczerze. Wytwarzanie zakończone. Jest dobra, rozdrabniaczka, walnę tu gdzieś. I duży metalowy... rypnę tu. Tylko tym dużym metalowym spróbowałbym... duży metalowy... dla dwojga. Bo coś inne nie chce mi siąść. Te przepisy. Więc chwilowo napierdolamy szczerze jeden przepis. Co też mi się zbytnio nie podoba. Gruszka, cytryna, pomarańcza. Gruszka. Cytryna. Pomarańcza tam było, tak? Używane przeze mnie wcześniej. Gruszka, cytryna i banan, a nie pomarańcza. Mój błąd.
Najbardziej podstawowy sprzęt do miażdżenia. Dzikie drożdże, drożdże premium, turbo. To potrzebuje postarzającej. No dobra, stwórz. Zwolnij, ustaw fermentację. Dużo cukru, mało wody. I wyjdzie lekko ciepkawa. No dobra. Możemy trochę podkręcić. W sumie i tak to muszę czekać na to, i tak muszę na to czekać. A, chciałem produkować więcej niż jedno. No w sumie mogę dwa. Ale potrzebowałbym jeszcze jednej takiej większej kadzi. Więc dobra, wytwórz. Kto się nudzi? Wytwórz. To chwilowo na tych dużych kaciach będziemy robić. Do magazynu. Dobra, właśnie może nie do magazynu. Potem mniejsze przepisy, co będę eksperymentował, to ma tych. Więc dobra. Jak szczęśliwy postarzający. A, tu jest jeden i tam jest jeden. No dobra. I w sumie mogę sobie zatrudnić jakiegoś majstra, jak już jest jakiś ciekawy. Jeszcze nie ma żadnych ciekawych. 43 tydzień. Ktoś wytworzył coś? Czy mam czekać ciągle? Jaka chwila konsternacji, co ja mam robić? Ze strony naszego pracownika. No znów! Dobra, wytwarzanie zakończone. Ciach. I wytwarzanie zakończone. No to dobra. I ja bym chciał w tych samych warunkach otworzyć. Aha, nie otworzę, bo dopóki przepis nie jest pyknięty. Więc gruszka, cytryna i banan. Elektryczny wycisk prasa. Duży ten. O, przywiesiło się. To. Zuchwalec. Filtr postarzający. Stwórz. Ustaw fermentację. Chwilowo to na full. I to w miarę. Tak, mniej. Tu będzie akurat słodki, co jest najgorsze. Słony nie może być. Coś tu się zryło. Bo jest 89 zgodności. 92 zgodności. Ale nie ma woltażu. A tu już mi się zgodność smakowa nie zgadza. Dobra, chrzanić. Kupię to kupię. Nie kupię to nie kupię. Więc dobra. To bym jeszcze w sumie wytworzył jedną tego beczkę postarzającą i jedną tą zuchwalca, ale może chwilowo styknie. Nie ma co też przedobrzeć z produkcją. Więc dobra, może chwilowo odpuśćmy. Większą ilość produkcji. Mam coś do dostaw dla dwojga premium whisky. Dobra. A co wy tu preferujecie? Dobre, nie premium. Tu preferujecie wódkę, więc tu tylko mi preferuje ten... brandy. Więc dobra, rozpocznij. Ustaw cel. Tędy. Nie tędy, co powiedzieć. Jestem ciekaw, co tu będzie. Rozpocznij. Tutaj nic nie mam, tu nic nie mam. A co tu mamy? Redukuje znużenie, alert. Szczerze, nie chcę alertu zwiększać. Nie przegoń pijaczka. Może i znużenie spadnie, ale alert zwiększy. I co może wpłynąć jednocześnie na to? Raz się może udało na fuksie to zrobić, ale drugi raz nie chcę ryzykować. Ustaw destylację. Dobra, wysoka, niska. Niska, bo też zyskujemy trochę więcej alkoholu. A, od razu przy propos. Puścili już spirytus wolno? Puścili. Dobra, wiesz co stary, daj 200 litrów. I tak kasy mam tyle, że ja pierdylę. I nie mam co z tym robić. Więc możesz produkować, oczekuję na składniki. Dobra, ustaw fermentację.
Wysoka? Niska. Niska, pozyskuję litrę. Dobra. I zaraz też od razu w sumie można ustawić tak. Jakieś bimberek, wódeczkę zrobić na słodzie pszennym i na pszenicy. Ziarna, ziarna. Duża kać. Filtr. Ma być tu jakiś filtr. I dobra, turbodrożdże spasują mi. Dzikie drożdże wpasują. Tu ma być takie... No prawie rzędzelną. To jest najdziwniejsze. O! A ja sobie to tak dla jaj ustawiłem, powiem wam szczerze. Stwórz, ustaw butelkowanie dla dwojga. Doleć wódeczki spirytusu, ustawić dobrą cenę. Ciach. A, brak zgodności? Co za mocne. A za mocne, dobra. Dobra, jest zgodność. Ustaw fermentację. To na full i trochę wody. Najpierw to na full i tu woda. Ciach, i to powinno mi pyknąć. Dobra, będzie cierpkie. I tu. To zarchiwizuj. Ty, ja ludzie odkryłem, kurde, przez przypadek jakiegoś wyskacza. Co jest najlepsze? Jak dla jajsy robić coś, a odkryć whisky? To co, jajca? Ustaw butelkowanie. Zwiększ tu na 50%. No, przedobrzyłem o 1 V. 170. Rozgra zgodności, ale to jednak zgodność. Więc ustaw, zarchiwizuj. I teraz tak. To i to ustaw i pojedzi sobie po każdej możliwej kryjówce i powsadzaj coś. Jak się sprzeda, to się sprzeda. Jak się nie sprzeda, to będzie problem. Chociaż tu widzę, że ładnie się sprzedaż kręci. A tu widzę, że jest tragedia. A, bo to jest nie ten alkohol, co by chcieli. Dobra, a te whisky jak się pasuje? Widziałem, że whisky się uda odkryć. Jeszcze na tym poziomie? Dobra, niska. I coś, kurna... Ącik. To... Coś dobrego, ale żeby nie było przesady. Co tu potrzebuję? Jabłek. Panie kolego, daj jabłka. Bo brakuje. Na farmie produkcyjnej. Więc dobra, tutaj odtwórz to. Ustaw butelkowanie Dargaya. Nie wiem co to jest, ale dobra. Nie, no to jest łyskacz jak skurczysyn. To co jaja, rób sobie coś dla jaj i odkryj łyskacza. Zarchiwizuj. Gdzie to, który to łyski w ogóle jest? What? What? Co kurna? powiem tak. Spodziewałbym się wszystkiego, ale nie, że stworzę whisky i to w dodatku pierwsze whisky jakie stworzę to whisky premium jeszcze będą. Tego się... Nie spodziewałem. I to dosyć mocno się spodziewałem, że to będą whisky premium od razu z grubej rury. Wziąłem sobie dwa składniki dla jaj, dopasowałem se i wyszło whisky. Dobre, oryginalne whisky deluxe. Premium. A, bo tu się różni nie pszenica. Słód. Żyto. Słód. Dopalacz. Ja pitole. Nie mam więcej do powiedzenia nic. Jak zrobić coś dla jaj i zrobić dobry alkohol jeszcze?
Ty aż chcę to otworzyć. Co ja użyłem? Słód jęczmienny i pszenica. I zrobiłem dobre łyski. Tu chcecie premium czy fine? A tu wy na tylnym tym? Wy chcecie w ogóle wódkę. Dobra. To bym z... Anuluj. Za dużo tu jest towaru, powiem szczerze. To jest 300 litrów. Tu też jest kurde za wysoki. Dobra, mogę poprzeć tego alkoholu jakiegoś, ale... Nawet nie wiem, ile ja litrów zrobiłem w tym... Że ja już to odkryłem. Fajna nagroda. Odkryte coś, co już masz. Moment. Ja mnie interesowałoby tak. Ile ja wytworzyłem? 69... 170... 300... 400... 500... 600... 50 powiedzmy na oko. Co tu potrzebuję, żeby to tworzyć? Słód jęczmienny, pszenica i spirytus. Welcome back. Słód jęczmienny, pszenica to była? Chyba pszenica i spiryt. No to zrobimy sobie trochę tego. Bo nie spodziewałem się, że uda się taki dobry alkohol zrobić. Jeszcze z najwyższej prawie że półki. Sądziłem, że to tylko wódka będzie szła tak. Cie panie, dosyć drogie te zakupy. Ale dobra, zwolnij. Winko zrob to. Otwórz. Pardon, mam to, tylko nie... To jest dla mnie kłopota, że nie można tego zmienić. Ale dobra, przydałby się jeszcze jeden taki kociołek większy, więc wytwarzanie. Fair destylacja. Zuchwalec. Wytwórz. I jestem w dupie, bo mam tylko 19,5 tysiąca. Co nie jest zbyt dla mnie zadowalającą liczbą. A moment, to potrzebowało jeszcze leżakowania, czy nie? To nie potrzebowało leżakowania. O! Rzekowanie mówię o postarzaniu. Więc miło. Tylko minus, ja mam tylko jedno do zbóż. Więc trochę się wkopałem. Pszenica i słód jęczmienny. A, jak zużyję, to mogę wstawić. Dobra, dużo kać. Drożdże prem turbo. Gdzie to jest? Dar. Pszenicy więcej. Nie. Gdzieś tu. O. Zuchwalec. To i twórz. Ustaw fermentację. W cholerę tego i trochę wody. Dobra. O, jeszcze 11% woltażu będzie na start. Miło. Dobra. I tu chwilowo nic nie zrobię. Bo tu potrzebuję stworzyć... Kolejny ten, więc trzeba będzie poczekać chwilę. Ale powinno mi pyknąć po tych dwóch łyskaczach. To jest które? A, ten coś się automatycznie robi. Dobra. To powinno mi stworzyć 220-230. Więc jeszcze jedna taka mała partyjka łyskacza. I będzie dobrze. O właśnie, kolego, dziękował ci Bóg. Oddawać mi to do produkcji. Tu duża kać. Trochę więcej słodu. Turbo drożdże. To nie mam niestety żadnego, więc też trzeba czekać. Albo żeby ktoś mi wytworzył, albo skończy pracę. Chyba skończyło pracę jeden zuchwalec. Tak. Więc dobra, to... I twórz, ustaw fermentację. Najpierw max wody dam, potem tego słodu jęczmiennego. I zrobimy trochę słodsze whisky, albo i trochę mocniejsze. Więc dobra, i lecimy. Kurde, whisky się nie spodziewałem, żeby stworzyć, powiem szczerze. Tutaj co?
Gdzie jest najniższy? Na opuszczonym tym. Tu sprzedaje chwilowo premium, premium, a ja bym musiał tu sprzedawać dobre. To ja mam jakieś dobre whisky? O, mam dobre brandy. To weź im tam zawieź. I jedź tędy. Wziąłem nie tędy, tylko tamtędy. Ten teges. Kurde bella. Dobra, chociaż tak pojedź, żeby ten jedną znacznik oznaczyć. Poproszę pieniądze, podreperuj. I dobra, powinno iść teraz tu sprzedaż tego alkoholu. Tylko wypartię. Tu się zaraz wyprzeda cała wódka. A łyskacza to mnie o co wieś chyba. W sumie. A, ryzyk fizyk. Ustaw i zawieź tam łyski. Jestem ciekaw, czy pójdą. Tutaj. Teoretycznie preferencje nie mają na łyski. Ale może pójdzie. A cenę mogę sobie podnieść. Dobra. A, skończył mi produkcję tego zuchwalca w końcu. Dobra, to kolejny zuchwalec gdzieś rybnie go. O Jezus, tu się go położę. Coś tu mogę ustawić. Destylację. 56. To wysoko, bo jeden pies w sumie co kliknę. Tu też się zaraz zakończy. Mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze nam się uda tą misję skończyć. To tak. 100 litrów. No to 100 litrów. I ty, dobre to nam wyszło, bo 45 V w tym voltażu. Całkiem dobre wyszło. Powiem. Co, już coś mogę potrukować? O. Dobra, dar. Ile? 66 litrów tylko wyszło. Mało, mało. Ale jak dopierdzielę trochę spirytu, to wychodzi więcej, widzę. Stosunek dobry do ceny. Produkcji prawie jak za darmo. Dobra, 6, niech będzie 220. O! I od. Momencik, spauzuję. I oto są słynni bimbrownicy, o których słyszałem. Gratuluję sukcesu, panowie. I dziecko. Co? A, ty musisz być tą złą, skorumpowaną gubernatorką, która chce kontrolować handel alkoholem. O której agent Kasprz Prakszak wam wspominał, tak wiem o nim wszystko, gdy. Czy powiedział wam też, że został tu wysłany w ramach kary za swoje niekompetencje? Nie jesteśmy z tym aż tak blisko. A ja mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Jeśli jesteście tego warci, o cholera, co teraz mam zrobić? Osiągnij szczyt sprzedaży. 15 litrów na godzinę. Ja pitole. Moment. Ewakuuj. Ewakuuj. I ewakuuj. Szczyt już osiągnąłem. Teraz czas tworzyć jakieś wódkę znowu. Wódka, wódka, wódka. Gdzie jakaś wódka? Tu jest jakaś wódka. Co potrzebuje wódka? Zuchwalca i cebuli. I słodkich ziemniaków. Słodkie Greetings. ziemniaki i cebula. Słodkie ziemniaki, cebula. Siup. I siup. A, spiryt by się przydało zamówić. Tam widziałem, że spiryt zwiększa pojemność. Dobra, niedużo, bo mam, widzę, w cholerę. Dobra, ustaw butelkowanie. Cholera znowu się pojawiła. Nie gadaj, że już osiągnąłem. Nie jestem pod wrażeniem, że załóżmy, że poszło wam wystarczająco dobrze. A oto moja oferta. Kiedy zabronię alkoholu, ja szturię wszystkich nielegalnych biwaków, będę jedną osobą prowadzącą sporą presję. A ty możesz być ją jej częścią. A jeśli nie będziemy chcieli, pójdziesz do więzienia tak po prostu. Albo do piekła. Ważę, chętnie pomogę. Ale na razie wolałabyście udowodnić, iż zużycie na miejsce w moim podziemiu pędu. Do zobaczenia wkrótce. I odeszła. Chyba nie lubię tej kobiety w wujaszku. Ja też nie, ale myślę, że nawet ona nie lubi swojego odbicia w lustrze. Och, to byłoby ciężkie. Nie wiem, co może poradzić nastrój i co zawsze pomaga mi się uśmiechać. Edukacja. Ty nie gadaj, że przez przypadek osiągnąłem to? 10 litrów na godzinę. Jak się udało przez przypadek to zrobić, to miło. Hop. Momencik, tylko to sobie ustawimy jeszcze.
Ustaw, zarchiwizuj. Udało się? Poznać co najmniej 45 przepisów. Panie. 16. 16, 30, 26, 3, 34, 36, 36 plus... Ty, no to brakuje 5 przepisów, no albo i 6, na oko. Ty, przez przypadek to zrobiłem, ale jaja. Pff. Dobra, jeszcze zróbmy sobie szybkie dostawy. Wódka idzie tam. Co tu jeszcze mam? Wódka. No to wódka jedzie tu. Moment, spauzuj. Rozpocznij dostawę wódki. Teraz tak. Łyskacz. Dobra. To i trochę whisky. Dobra, nie. Dwa razy to pojedzie tu. Ustaw. I dobra, niech jedzie. Poczekam, aż któryś wróci. Dobra, jeden i drugi wracają. Teraz ustawmy tak. To. To i coś tam mam dobrego. Jeszcze czytamy już deluksy. Same deluksy, więc tu. I okej. Okay. I powinno być dobrze. Tylko tu mało alkoholu jest, ale dobra. Niech to tylko sobie dojedzie tam i sobie zakończymy odcinek, jak dojedzie. W tym miejscu zakończymy, więc cześć, czołem, narej. Hej, do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Pimbrownicy.